What? So numb. Co jest? W dzisiejszym fascynującym odcinku obejrzymy sobie oficjalny trailer chapteru drugiego do Poppy Playtime, czyli coś, na co czekaliśmy ponad 3 miesiące. Dlatego też zanim zaczniemy, mam do was ogromną prośbę. Chciałbym, abyście pod tym odcinkiem zostawili rekordowe 30 tysięcy łapek w górę, aby ten materiał dotarł do jak największej liczby fanów Poppy Playtime, ponieważ uważam, że każdy, kto lubi Poppy Playtime, musi dowiedzieć się o tym trailerze. A w komentarzu zróbcie porządny spam hashtagiem Poppy Playtime, aby wybić ten materiał do granic możliwości, aby znalazł się na pierwszym miejscu na karcie na czasie. Bo to, co za chwilę zobaczycie w oficjalnym trailerze chapteru drugiego, totalnie zmienia spojrzenie na tę grę. Dlatego, drogi widzu, jeżeli jesteś nowy na tym kanale i nie chcesz przegapić oficjalnej premiery chapteru drugiego, to kliknij przycisk subskrybuj, aby nie przegapić tego niesamowitego wydarzenia. I od razu zapewniam was, że jak tylko wyjdzie chapter drugi, od razu go kupuję i nagrywam dla was. Bo jesteście najwspanialszymi widzami, jakich tylko mogłem sobie wymarzyć. Za minutę rozpocznie się premiera traileru do Poppy Playtime chapteru drugiego i na tą premierę czeka prawie 20 tysięcy osób. Na początku obejrzymy sobie trailer razem ze wszystkimi, a później przeanalizujemy wszystkie elementy, które będą w nim zawarte. No i się zaczęło. Jest Hagiwagi. Są. Jest ręka Kissimissi. Okej. Zabrała go. Terrible things have happened. Where do I even begin? You are perfect. Too perfect to lose. Okay. Watching your every move. Plac zabaw. Mommy doesn't like guests. Mommy doesn't like guests. What? So numb. Co jest? Okay. Fly in a web. Okej, dobra widzowie, czas na dogłębną analizę tego, co zobaczyliśmy przed chwilą. Na samym początku możemy zobaczyć Hagiego Wagiego i jak widzicie, jest to Hagiwagi, nie zabawka, tak jak mi się na początku wydawało, tylko po prostu nasz Hagiwagi, który zmienił swoją formę z dużej formy na formę zabawki. Jest to taka moja teoria i jak widzimy, zabiera go ręka i nie jest to ręka Kissimissi. Wszyscy myśleliśmy, że będzie dodana Kissimissi, którą zresztą możecie zobaczyć u mnie na półeczce. Otóż z tego, co widzę, nie będzie to Kissimissi, będzie to zupełnie nowa postać, którą możemy zobaczyć sobie dokładnie w tym miejscu. Dokładnie w tym miejscu i myślę, że jest to najważniejsza postać i z tego, co widzę, chapter nazywa się coś w pajęczej sieci, czyli że tak powiem, to będzie jakaś nowa zabawka, której imienia totalnie nie znamy i nie będzie to Kissimissi, o której naprawdę wszyscy myśleli. Jak sami możecie zobaczyć, będzie to taka forma troszeczkę pająka i ona mówi, że jesteś zbyt idealny, żeby cię stracić, czyli oznacza to, że ona mówi tutaj albo o nas, że jesteśmy my zbyt idealni, żeby nas stracić, albo mówi tutaj o Hagim Wagim, chociaż zabiera Hagiego Wagiego, więc w teorii być może chodzi tutaj o Hagiego, który został przez nią w pewnym stopniu uratowany, ale też moja teoria jest taka, że Kissimissi zostanie dodana, ale w dalszym chapterze, a ta postać nie wiadomo totalnie jak się nazywa, ale powiem wam szczerze, że wygląda lekko przerażająco i jej forma pająka na pewno będzie przeepicka. Tutaj możemy zobaczyć nowe miejsce i będzie to coś związane z kolejką. Jak widzicie, jest tutaj taki troszeczkę, powiedzmy, plac zabaw, gdzie prawdopodobnie można było tutaj tą kolejką jeździć, albo jest to jakaś wersja zabawki. Być może jest to jakiś eksperyment, który tutaj został stworzony, tak? Więc skoro Hagiwagi jest eksperymentem 1006, to być może ta lokomotywa również jest jakimś eksperymentem, ale do końca tego tak naprawdę nie wiemy. Jak sami możecie zobaczyć tutaj, grafika została ulepszona i ilość elementów jest o wiele większa. Praca świata
światła też jest lepsza, jak sami możecie zobaczyć na tą lampę. Tutaj chociażby wszystkie promienie światła się bardzo ładnie odbijają i mamy tutaj więcej takich kolorów, bardziej taki klimat jest moim zdaniem troszeczkę bardziej mroczny. Jeden z najważniejszych momentów, który rzucił mi się w oczy na tym trailerze, to jest oczywiście moment, w którym podnosimy drugą łapkę. Jak widzicie, w tym miejscu straciliśmy naszą czerwoną rękę, co oznacza, że być może będzie tutaj jakaś większa walka z bossem, w którym to stracimy właśnie naszą czerwoną łapkę, a tutaj dostaniemy zieloną łapkę, która będzie służyła nam jako taka dodatkowa broń, albo będzie miała jakiś po prostu inny schemat. I powstało wiele teorii na temat zielonej łapki, bo jak widzieliście na pewno na filmikach, mnóstwo osób nagrywało, że jest nowa łapka, zielona, nowa łapka, jakaś tam jeszcze w innym kolorze. I okazuje się, że tutaj właśnie będziemy mieli zieloną łapkę. W tym miejscu możemy zobaczyć, jak nasza postać przyciąga się w górę. Więc tak jak myślałem, będziemy mieli upgrade naszej łapki, bo były dwie teorie. Albo stracimy naszego grabpaka i to będzie koniec, albo dostaniemy upgrade i będziemy mieli nowe możliwości. Jak sami widzicie, prawdopodobnie dostaniemy tutaj upgrade, który pozwoli nam przyciągać się, bo do tej pory mogliśmy jak na razie tylko jakby przyciągać do siebie rzeczy i ta moc naszego grabpaka była dość słaba. I z tego co widzę tutaj, przy pomocy oczywiście zielonej łapki prawdopodobnie zyskujemy upgrade, który daje nam możliwość przyciągania nas do elementów, czyli będziemy mogli jakby przyciągnąć się do sufitu, wskoczyć w miejsca wcześniej po prostu dla nas niedostępne. Jak widzicie tutaj, nasza nowa postać, której totalnie imienia nie znamy, zabiera pluszaka Hagiego Wagiego. I właśnie teoria jest taka moja, że Hagi Wagi jest w stanie zmieniać się w dużego Hagiego Wagiego i w małego Hagiego Wagiego, dlatego był w stanie przeciskać się przez wszystkie wentylacje, a nowa postać, którą tutaj możecie zobaczyć, która ma, jak widzicie, bardzo długie ręce i nie jest to Kissimissi, chociaż świetnie by to pasowało do Kissimissi, to jednak twórcy tutaj, z tego co widzę, zrezygnowali z projektu Kissimissi, który jakby był totalnie teorią stworzoną przez community, więc w sumie się nie dziwię, że nie chcieli jakby tego wykorzystać, chociaż byłoby to fajne, bo jakby wszyscy przyzwyczailiśmy się do ukochanej różowej Kissimissi, czyli jakby żeńskiego odpowiednika Hagiego, natomiast tutaj dostaliśmy coś zupełnie innego. Pajęczą zmorę, tak mógłbym ją tutaj nazwać. Jak widzicie w tym miejscu, ja to cofnę troszeczkę. W tym miejscu przykładamy zieloną łapkę. Zaraz wam to pokażę dokładnie. W tym miejscu przykładamy zieloną łapkę. Zbieramy energię i jak widzicie, łapka świeci się i to jest jakby taki prąd, czyli nowe zagadki, które tutaj twórcy wprowadzą. Swoją drogą Poppy Playtime ma wyjść na telefony i prawdopodobnie będzie to na dniach, więc dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć, jak przechodzę Poppy Playtime na telefonie, bo obstawiam, że wiele osób ma za słabe komputery, bądź też macie laptopy, bądź też w ogóle nie macie komputera i jakby chcecie zobaczyć, jak to wygląda na telefonie, ile można wyciągnąć FPS-ów, więc jeżeli chcecie taki odcinek, dajcie znać koniecznie w komentarzu. A co do wersji na telefony, to oczywiście mam na myśli to, że ma się ona pojawić jakoś bardzo niedługo, dosłownie na dniach, więc to będzie na pewno ciekawe. I jak tylko wyjdzie chapter drugi, to chapter drugi od razu pojawi się na wszystkich platformach. Na telefonach, na PC-tach, na PlayStation, na Xboxie i na Switchu, bo też mam informację od twórców, że ma wyjść Poppy Playtime na wszystkie platformy, nie tylko na komputer i na telefony, o których wam przed chwilą powiedziałem, ale także na Switcha, PlayStation czy chociażby Xboxa. Tak więc jeżeli gracie na tych konsolach, to być może pojawi się Poppy Playtime właśnie na te konsole. A wracając do naszej łapki, jak widzicie tutaj możemy zebrać energię i przyłożyć ją, więc będzie mnóstwo nowych zagadek, które jak sami możecie zobaczyć będą polegały na troszkę innych zasadach niż w chapterze pierwszym, bo tutaj mamy jakieś kółeczka z tego co widzę i mamy tutaj na samej górze ciekawy wzór kwiatka i mam wrażenie, że to będzie kolejna postać, która będzie jakby naszym przeciwnikiem. Nie wiem czemu, ale ten kwiatek bardzo mi się kojarzy z kwiatkiem z Undertale'a, który nie był zbyt przyjazny, więc obstawiam, że ten kwiatek również nie będzie dla nas przyjazny. Co zresztą możecie zobaczyć na tym fragmencie, gdzie mamy tutaj przewróconą doniczkę pana kwiatka, więc obstawiam, że tutaj może być bardzo dużo ciekawych rzeczy w tym screenie. Mamy tutaj magazyn, jak widzicie roślinka jest, tu jest jakiś kolejny zwierzak, mamy tutaj pszczółko-kota fragment, mamy oczywiście pudełka z Poppy, więc jakby tutaj mnóstwo nowych postaci się pojawia i jak widzicie ewidentnie grafika Poppy Playtime chapteru drugiego została bardzo ulepszona. Ona obserwuje twój każdy ruch i prawdopodobnie głos, który tutaj słyszymy, jest to głos Poppy, więc teoria moja jest taka, że Poppy będzie nam pomagała, a natomiast jakaś matka, czyli mami, to będzie jakiś giga wielki przeciwnik i na pewno nie będzie to ta różowa postać, bo jakby to byłoby zbyt wcześnie powiedziane. Dlatego wydaje mi się, że ta postać będzie po prostu pokazana gdzieś
dalej. Natomiast na tym screenie możecie tutaj zobaczyć plac zabaw i to mi się tak kojarzy z Security Breach, że to po prostu jest głowa mała. Jeżeli tutaj będzie coś podobnego do Sandropa i Mondropa, to ja po prostu będę przeszczęśliwy, bo jak widzicie, będziemy musieli tutaj... Chwila. I jak widzicie, na placu zabaw na ułamek sekundy jest pokazany nowy przeciwnik i jest to coś takiego fioletowego na zasadzie takiej gąsienicy, która będzie nas goniła przez ten jakże fantastyczny plac zabaw. Na tym screenie natomiast możecie zobaczyć zielonego bądź też żółtego Hagiego i teoria o toksycznym Hagiwagim staje się coraz bardziej realna, ponieważ ten Hagiwagi albo światło źle pada i jest to żółty Hagiwagi, albo po prostu jest to zielony Hagiwagi. Ale uwaga, za sekundę zobaczycie coś, co was naprawdę zszokuje. W tym miejscu ewidentnie widzimy czerwonego bądź też różowego Hagiego Wagiego i w pomieszczeniu, w którym się znajdujemy, jest bardzo dużo dziur, co oznacza, że Hagi będzie wychodził ze wszystkich stron i będziemy w bardzo wielkim niebezpieczeństwie. Natomiast z tej dziury, jak tu możecie zobaczyć, wychodzi taki trochę zielony Hagi Wagi, więc prawdopodobnie wszystkie te Hagi Wagi to są dzieci zamknięte w zabawkach i na jednym z plakatów właśnie Poppy Playtime było napisane, że Playtime Corporation wspiera jakby sierot, więc prawdopodobnie Playtime Corporation, czyli ta fabryka zabawek, zabierała dzieci z sierocińca i robiła na nich eksperymenty i przenosiła ich duszę do zabawek, dlatego te wszystkie zabawki żyją. Tutaj ewidentnie mamy jakiś taki rodzaj jaskini i jak widzicie, prawdopodobnie pod ziemią też były robione jakieś eksperymenty, bądź też ta fabryka po prostu się zawala, bądź też po prostu fabryka to była tak naprawdę przykrywka do tego, żeby pod ziemią robić więcej jakby chorych eksperymentów i będziemy musieli prawdopodobnie się tam do tej podziemi dostać w chapterze drugim. No i po raz kolejny mamy spojrzenie oczywiście na naszą postać, której jeszcze imienia totalnie nie znam, ale jak widzicie, wygląda ona przerażająco. A więc podsumowując, chapter drugi będzie opierał się na nowych mechanikach, będzie ulepszony gameplay wizualny, wyjdzie na telefony, więc pewnie jesteście szczęśliwi, ma wyjść na inne konsole i będzie też opierał się na sieci i pająkach, czyli chapter drugi będzie czymś bardziej mrocznym i czymś bardziej przerażającym niż chapter pierwszy. Na koniec pozostaje tylko pytanie, kiedy pojawi się oficjalnie chapter drugi. Są teorie, że będzie to marzec bądź też kwiecień. Sami twórcy powiedzieli, że właśnie będzie to wczesny rok 2022, a jak sama nazwa wskazuje, wczesny rok 2022 jest to prawdopodobnie pierwszy kwartał, czyli pierwsze 3 miesiące, więc moja teoria jest taka, że gra pojawi się albo w marcu, albo w kwietniu.